Witajcie moi mili. Dzisiaj wreszcie gruby temat zajmiemy się za historię bez cenzury. Czyli na polskim YouTubie prawdziwego giganta kontentu historycznego. Problem jednak w tym, że ten kontent historyczny jest w najlepszym wypadku średniej jakości. Już miałem się za ten problem wziąć no, długo, długo temu. Ale nie było okazji, nie było jakiegoś specjalnego odcinka. Nie chciałem zaczynać tak z dupy jakimś tam starym, stare, wybierać ich błędy. No ale oto trafiła się okazja. Miękka faja Jan II, Kazimierz Waza. No i oczywiście powiedzmy, jest to odcinek pełen półprawdy. Widać, że ktoś nałożył na niego cenzurę. Stan tytuł Cenzura historii bez cenzury, bo jak na króla, który no, przez 20 lat bycia królem zrobił dość sporo i poświęcenia mu nawet 23 minut na ten kanał jest no, dość sporym kawałkiem czasu, no to i tak brakuje tu naprawdę sporo informacji, zwłaszcza z takiego ciekawego konta, o którym pomówię trochę więcej już. Jak Posłuchamy sobie kilku fragmentów z tego ich ostatniego odcinka, bo no jest to moje dość ciekawe, myślę, spostrzeżenie. A czemu akurat tak zezłościłem się na Jana Kazimierza? No bo akurat Jan Kazimierz bezpośrednio wpłynął na to, że ja dzisiaj istnieję, że się urodziłem. Jakim cudem zapytacie? A no w archiwum państwowym istnieje, przechowywany jest dekret Jana Kazimierza. W którym to ściąga z Włoch specjalistów, którzy byli mu potrzebni do wydobywania i obróbki metali w kopalniach. I takich specjalistów znalazł właśnie we Włoszech, i niektórzy z tych specjalistów są moimi bezpośrednimi przodkami. Akurat pochodzę z takiego rejonu Polski, gdzie dużo było znaczy się no dużo. Zciągnięto no. kilkudziesięciu włochów tak na Polskę. To w tamtego okresu to stanowili oni dość sporą enklawę italską. I no mogę się poczuć, że bezpośrednio moja megalomania stwierdza, że to Jan Kazimierz właśnie jest winny <t Luis donizyginny> temu czynnikowi zbiegu zdarzeń, który spowodował, że powstałem na tym świecie. A zatem zaczynamy od samego początku, a co mamy na samym początku. No takie oto stwierdzenie, posłuchajcie. Wtedy potrzeba nam było kogoś naprawdę wybitnego, bo to był ostatni moment, żeby zawrócić Polskę z drogi ku upadkowi, a tu nam się trafił na tronie gość, co to nawet Polaków nie lubił. Jak tak? No według mnie to nie był ostatni moment, żeby zawrócić historię Polski. Ni czy nie słyszeliście może o czymś takim jak Odsiecz Wiedeńska? O takim królu przez wszystkich sławionym jak Jan Sobieski? No, według mnie to był ostatni moment, a nawet nawet bym polemizował, że ten ostatni moment nadszedł jeszcze później. Więc no jest tu trochę takie dramatyzowanie. Nie wiadomo, no jest to kwestia opinii, ale no. Jak dla mnie jest to opinia oszukiwana. I skąd w ogóle stwierdzenie, że Jan Kazimierz nie znosił Polaków? Nie wiem, no, jak to się stało, że został królem? No nie wiem, no, bo był młodszym bratem króla, który zmarł i też był w sumie Polakiem po kądzieli, przecież pochodził do Gielonów. Nie lubię takiego grania na emocji, no ale to tylko początek. A dalej jest jeszcze gorzej. Podczas przebywania na misji dyplomatycznej w Wiedniu, Jan Kazimierz zakochał się w pewnej dwórce. Bardzo chciał wziąć z nią ślub, ale brat król powiedział, że absolutnie nie ma mowy, żeby jakaś baba z niższej szlaki. No, to prawda. Jan Kazimierz zakochał się w dwórce, na dworze wiedeńskim, ale nie wiem, czemu Wojtek nie wspomina tutaj, wspomina o misji dyplomatycznej, ale myślę, że większego smaczku przecież do materiału dodałoby to, że misja polegała na tym, że on w tym Wiedniu miał wziąć ślub z członkinią yy, rodu, rodu Habsburgów. A zamiast tego zakochał się w jej dwórce. <laughs> Więc dla mnie no, to jest po prostu idealna informacja do, do takiego odcinka historii tego typu. No, ale z jakiegoś powodu <laughs> nie dali tej informacji. Dla mnie to jest niezrozumiałe. I nie wiem dlaczego tego nie dodali, skoro by im to poprawiło odcinek. I to mnie właśnie denerwuje w tym w historii bez cenzury, że oni Usuwają nawet nie dość, że czasami znaczące części historii, a czasami takie nic nieznaczące, ale i tak które poprawiłyby narrację. No to nie ma sensu. No i dalej mamy opowieść, jak to Kazimierz Waza znalazł się w niewoli francuskiej, jak to z niej wyszedł. Ale na przykład nie wspominają o tym, jak yy, chciał zostać kardynałem, prawie mu się nawet udało złożyć śluby, tylko dzięki szybkiej interwencji jego brata do tego nie doszło. O tym nie wspominają, a jest to myślę też dość pikantny szczegół. Nie wspominają też o tym, jak to siłował się z młodszym jeszcze bratem o, o spadek, o tron po, po Władysławie IV, w ogóle nie ma o tym zmianki. Chociaż no pięciosekundowej, co przecież mogliby zmieścić. No i oczywiście ten jego sugerowanie, że och, może, może, miał, może miał jakiś roman z Marią Ludwiką, nie? Może coś tam się działo za kulisami, skoro wziął z nią ślub. To jest zupełnie niepotrzebne. Na to tracą czas. Na sugerowanie takich głupot, które są nieprawdą i tylko zajmują miejsce w głowie no, młodych słuchaczy, powiedzmy sobie szczerze. Te filmiki zazwyczaj oglądają młodzi nastolatkowie, którzy raczej z historią nie mają wiele wspólnego. Oni właśnie dzięki historii bez cenzury próbują załatać swój brak wiedzy wyniesiony ze szkoły. Problem z historią w szkole już kiedyś omawiałem w innym filmiku. Link tu podłączę i, i można by jeszcze raz do tego wrócić, ale ogólnie chodzi o to, że tych informacji ci. Widzowie nie potrafią sami zweryfikować. No i mamy czas na głupoty, a nie mamy czas na coś poważnego. I w zasadzie historia bycia królem Jana Kazimierza zaczęła się dopiero w ósmej minucie filmiku. I mamy opis masakry pod Zborowem, tej porażki, ale w sumie tak pobieżnie, jakbym ja nie wiedział, co tam się stało pod tym Zborowem, jak do tego Zborowa w ogóle doszło, to może w sumie na tego filmiku w ogóle by mi wiedział, o co chodzi. Błąd Mielnickiego. Nagle król pod Zborowem Król ratuje sytuację, coś mu doradcy źle doradzili i chuj. I reszty się człowieku domyśl sam. No naprawdę. Później mamy wspominki o jakiejś wielkiej bitwie z kozakami. Jest podana data, 1651 rok zdaje się, ale nie ma podanej nazwy. No kurwa macie, nie można powiedzieć nazwy, że to była bitwa pod Beresteczkiem. Największa bitwa XVII, XVII wiecznej Europy. Czy to jest naprawdę taki problem? Nazwać bitwę jej nazwą pod Beresteczkiem? To jest, no, to, to, to jest, no, nie wiem, ludzkie pojęcie przechodzi. Podać datę, a nie podać nazwy bitwy. No dobrze opowiada, że król tam rozłożył ich w szachownicy, zwyciężyliśmy, Chmielnicki uciekł, ale Radziejowski odmówił ataku na Kijów, no i całe, całe natarcie upadło. No to jest ok, ale też nie wspomina, że konkretnie chodziło o Kijów, no ale ok, powiedział, że szlachta odmówiła pod przewodnictwem Radziejowskiego wykonania rozkazu króla. Ale no. Jaki to jest poziom, żeby nie podać nazwy? No Nie mogę tego zrozumieć. Dlaczego? Czy jest taki problem? Później mamy konflikt z Radziejowskim. Wiadomo, że król chciał się Radzieckiego pozbyć po tym, jak ten no mu odmówił wykonania bezpośredniego rozkazu. Nie mógł się go pozbyć, bo pod że był funkcją dożywotnią. Zgadza się. Przechwycono listy yy, Radziejowskiego do Chmielnickiego, w którym na no, tym zasadzie zdradza rzecz pospolitą. Jednak nawet te listy, nie były w stanie skazać Radziejowskiego na banicję nawet, nie mówiąc już o śmierci. Więc potrzeba było pretekstu, co jest ważne w późniejszym zachowaniu z Lubomirskim, co Wojtek mu wytyka, czy Pan Drewniak, już nie będę stracął, Pan Drewniak mu wytyka, że źle się zachował z Lubomirskim, ale w ogóle nie, to nie uczy nas historii, bo to jakby ten odcinek to jest jakby życie Jana Kazimierza, otwarcie i zamknięte. Jakby po nim nie było już historii Polski i przed nim też nie było historii Polski. Nie było precedensów na przykład. Nie? Że, że no jak się szlachta na coś nie zgodziła, albo król nie chciał czegoś zrobić, no to znaczy, że takie było widzimy się król albo szlachty. tak? No nie, bo na przykład był precedens wcześniej. I wszyscy pamiętali, co się stało na przykład wtedy czy wtedy. No to nie. W historii bez cenzury tego nie ma. Płaszczyzna historyczna jest skończona od tego momentu do tego momentu i koniec. Także no, nie wspomina o tym, że potrzeba było jeszcze dodatkowego no yy, przy, jakby złamania prawa przez radzieckiego. Wykorzystano do tego przypadek, gdzie to strzelał się on w szczelaninie ze swoimi przeciwnikami politycznymi akurat jakieś kilkaset metrów od pałacu, w którym przebywał Kazimierz z żoną. No i wykorzystali to jako no, w zasadzie obraza majestatu, jakiegoś tam no, zagrożenia życia króla. Wskazali Radziowskiego na śmierć. Radziejowski im spierdolił do Szwecji, no i tam zaczął kombinować z królem Gustawem, kolejnym szwedzkim herkulesem. No i Radziowski jest po prostu świnią, z zdradzieckim nasieniem i w ogóle niego piekło pochłonie. Tu się zgodzę. No ale tak po macoszemu potraktowanego materiału to naprawdę dawno nie widziałem. Jakby na siłę robiony. Następnie mamy potop szwedzki. Ja rozumiem, że pan drewniak mówi na początku, że jeszcze na ten temat porozmawiamy sobie. Znaczy omówią nam go kiedyś jeszcze bardziej dokładniej. Rozumiem. No ale czy nie można było dodać kilku zdań, jeszcze coś bardziej na ten temat potopu szwedzkiego? Cokolwiek te minutę więcej materiału, bo przecież potop to jest Jan Kazimierz, to jest właśnie to, co zdefiniowało naszego króla. Ale nie, ani słowa o Litwie, ani słowa o Radziwile, i ani słowa o jeszcze innej rzeczy, ale o której będę mówił na samym końcu, bo najbardziej mnie wkurwiła: że o tym nie mówią. Także potop w ogóle po Macuszemu, no, była masakra, i w zasadzie to tyle. Eee, jacyś agresorzy atakują jasną górę. No z miejsca wsiadłem, przyjechałem spełnić obywatelski obowiązek i bronić kościoła. A to jest jedna wielka prowokacja. Ludzie przecież tu nikogo nie ma. Król do Głogówka, później przyszedł, poselu na Czarnieckiego, opłaciło mu się, no i gitara i się ma i, i Polska idzie do przodu. <grym> A następnie mamy to jakby zaproponowanie szlakcie, żeby wybrać następnego króla już za życia, Jana Kazimierza, żeby jakąś to politykę kontynuować. Oczywiście nie wyszło. Ale oczywiście nie wspomina się, że też nie wyszło ze Zygmuntem II, który wcale się okazał dobrym wyborem na króla, którego również wybrano przecież za życia jeszcze jego ojca. Nie, no, no, precedensy nie są ważne. No a później mamy o tym, że były próby y, zmiany w, w Sejmie jakby zniżenie rangi tego Liberum Veto, ale nie we wszystkich sprawach sejmowych. Wa waza chciał powolutku, po, po kroku, najpierw usunąć tę li zasadę Liberum Veto, a po prostu głosowanie dwóch trzecich większości w sprawach skarbowych i wojskowych, bo to były sprawy najważniejsze. Tego Wojtek nie mówi. Mówi ogólnie o sejmach. I to znowu źle pokazuje... Kazimierza, że jakby był no, no niepoprawnym optymistą w polityce, że on się tak marzył, że nagle, ach, zmieni szlachtę i magnaterię, i, i no i sejmy od razu wszystko zmieni. Nie. Waza, Kazimierz podchodził powoli. Chciał najpierw załatwić sprawy najważniejsze. Nie udało mu się to, bo szlachta, no jak to szlachta. Państwo jakoś funkcjonuje, więc no niech dalej funkcjonuje, bo jakoś. Ale no nie było tak, że on był jakimś aż tak mało wybitnym politykiem. Nie miał jakiegoś talentu wielkiego, ale aż tak mało wybitnym nie był. A teraz posłuchajcie sobie tego fragmentu będziemy coś zmieniać. A to był ostatni moment, żeby cofnąć kraj z drogi ku upadkowi. Gdyby wtedy na tronie był jakiś twardziel, który potrafiłby postawić na swoim, złapać szlachtę, zwłaszcza magnaterię za pysk i przeforsować reformy, to może nasza historia potoczyłaby się inaczej. Ale Jan Kazimierz nie potrafił walczyć o swoje. Protesty szlachty przyjął z podkulonym ogonem. Nie pierwszy i nie ostatni raz. No właśnie. Z podkulonym ogonem no nie mam w zasadzie słów, jakby to określić, no bo to jest po prostu złe interpretowanie historii. To jest interpretowanie historii, by pasowała do naszego stworzonego obrazku, obrazku miękkiej faji I boli mnie to. Te sprawy nie mogą mnie nie boleć. Boli mnie to, no bo jaki mocniejszy król? Kogo miał zapysk złapać? To już było za późno na pysk. Zapyt. Co tu później mamy kogo? Jana Sobieskiego, tak przecież chwalonego y, przez historię bez cenzury w kilk, wiele odcinków temu. Tak go zajebiście chwalili. No, taki był król fantastyczny. I się okazuje, że wcale taki nie był fantastyczny, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. I był wręcz, no, mabeuszem, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną. I w ogóle nie miał wizji. Tu mamy tu jakieś niezgodność materiałów, tak. To, dwóch różnych królów było. Ten Sobieski, o którym mówili, nie jest Sobieskim, a ten Jan Kazimierz, o którym mówią, nie jest Janem Kazimierzem. W tamtym okresie nie było możliwości, by magnaterię złapać za fraki. Jedyne, co by zrobił, to tylko po prostu stworzyłby rokosz. Jeszcze większy od tego Lubomirskiego, który no, po prostu by go zmiotł z ziemi. Nie, nic więcej. I znowu to gadanie, to już był ostatni moment na jakieś zmiany. Nie, to nie był ostatni moment. Rzeczpospolita była jeszcze przecież przez ponad 100 lat. To nie wierzę, że przez 100 lat. Nie będę mówił o przypadkach, no ale zadajcie sobie pewnie sami, no odpowiecie na to pytanie sami. Czy przez 100 lat nie było nikogo, ani nie było ani jednego dnia, gdzie był ten ostatni moment? No według mnie nie. nie wiem po co ta dramatyzacja niepotrzebna w ogóle. No a teraz wreszcie przechodzimy do klu całego odcinka. Dlaczego Kazimierz był tą miękką feą tak naprawdę? Bo chciał dogadać się z Lubomirskim, chciał zapobiec rozlawowi krwi. Według pana drewniaka, no jest to oznaka słabości. No bo zobaczcie, jak zachowała się szlachta po zdradzie Radziejowskiego. Pisał skurwysyn listy do Chmielnickiego, w którym proponował mu swoją pomoc, ale szlachta stanęła za nim no murem, powiedzmy. I wyrok na niego, o, szlachta traktowała jako wyrok tyrana. Sąd marszałkowski, wyrok śmierci na, na takiego pięknego, przyjemnego człowieka, jednego z nas, pana brata Radziowskiego? Jak tak można? Hańba. No to nie dziwne, że później Jan Kazimierz wiedział, jaki będzie wynik jego oskarżenia lub przeciwko Lubomirskiemu. No to było do przewidzenia. Dlatego chciał zapobiec rozlewowi krwi, chciał załagodzić sytuację. Lubomirski w ogóle zaczął ten rok w jakiejś. Megalomańskie wnioski z dupy wyssane, bo no, on, on chciał być pierwszym z doradców króla, pierwszym z równych braci. I okazało się, że był jednym z kilku takich doradców króla. Lubomirskiemu to nie pasowało, no, bo on zasługiwał na więcej. <grychy> I przez taki, też taką głup głupotę stworzył największą wojnę domową w Dziak Rzeczpospolitej. No to pomyślcie sobie, czy z takimi ludźmi pokroju Lubomirskiego, można logicznie, racjonalnie dyskutować? Nie, Magnatelia miała tak głęboko swoje głowy w życiach, że oni po prostu nie widzieli nic siebie, tylko swoje kiszki cały czas. No i ja nie rozumiem. Serio? Król chciał się z nim dogadać, ułagodzić sytuację, chciał mu nawet oddać siostrzenicę na żonę, żeby po prostu nie rozwalić tej sytuacji, bo wiedział, że to nie ma szans. Bo to tylko po prostu znowu osłabienie kraju po potopie i po licznych wojnach, które już były wcześniej za jego panowania. Ale nie, <laughs> to jest oznaka, że był miękką fają. No, no proszę was. Argument nie do podważenia. No i dopiero po bitwie pod Montpami Rokoszanie się skapnęli, kurde, tyle chłopa zginęło, o co? O to, że Lubomirski się poczuł urażony. No taka jest prawda. I niestety tak to było. Później już umiera królowa. No i Jan Kazimierz stwierdza, że. A ja mam to w dupie. No i tak to idzie. Leci sobie do Francji i tam na emeryturce spokojnie doczeka A, śmierci. No wiadomo, że kraj nie, kraju nie zostawił w najlepszym stanie. No, ale trzeba stwierdzić, że miał pod górę. I co ciekawe w podsumowaniu odcinka, pan Reniak wspomina, że miał swoje przebłyski geniuszu, na przykład pod Beresteczkiem. I Beresteczko właśnie pada wtedy nazwa. Tylko widz nie ma do czego to odnieść, bo jeśli widz nie wie, o co chodziło wcześniej, to on nie będzie wiedział, o co chodzi. tak? Nie wróci na do połowy odcinka, czy na wcześniej przed połową i będzie szukał, mm, no to pewnie jest ta bitwa. Ta wielka bitwa, gdzie, gdzie, gdzie Kazimierz wygrał. No. no, a później jest podsumowanie. No, miękka faja nie potrafił postawić na swoim, a no, takie no, po łebkach temat, a no, bla, 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 bla. No i na koniec materiał jeszcze sponsorowany. Olejek CBDN. Ja się do sponsoringu nie czepiam, broń Boże, ale ludzie proszę, błagam Was. Jak jesteście zestresowani. Macie depresję czy coś, to nie leczcie tego olejkiem CBD, bo to jakby cukrzycę leczyć cukrem, bo cukier krzepi. Nie, idźcie po profesjonalną pomoc, do specjalisty. Olejki CBD ze sobą można użyć, jak ktoś nie może spać tam raz na miesiąc, tam coś, nie? Bo ma jakąś stresową sytuację wyjątkową. Ale nie, że cały czas. Proszę was, nie róbcie tego. Znam się na tym, mam wykształcenie wyższe w tym temacie. No ale w każdym razie, wracając jeszcze do odcinka. Wiecie, czego mi najbardziej w odcinku historii bez cenzury brakuje? Wspomnienia o wojnie z Moskwą. Przecież to był bardzo ważny element tamtego czasu. Wojna z Moskwą. Umowa w Hadziaczu. De facto stworzenie Rzeczpospolitej trojga narodów z kozakami i z hanatem krymskim. Gdzie to się podziało? Gdzie to jest? Przecież to jest. Jan, to wszystko zrobił Jan Kazimierz. Jakim cudem to się nie znalazło w odcinku? Jakim cudem to się znalazło w odcinku, biorąc pod uwagę sytua dzisiejszą, dzisiejszą sytuację na Ukrainie i wojnę z Rosją? Mieliśmy wtedy wojnę z Moskwą, która oczywiście. No, nie do końca wygraliśmy, która została nawet wstrzymana na czas potopu. A wiecie, jak Jan Kazimierz przechyczył cara Aleksa? Bo to jest najlepszy mych w historii naszego kraju polityczny. Obiecał mu tron polski. Przez co uzyskał pokój na dwa lata, żeby pozbyć się Szwedów z Rzeczpospolitej. Problem w tym, że to było obiecanie. Wróżbę, w gruszek na wierzbie. Wiecie czemu? Bo Aleksy był prawosławny, a polskie prawo nie przewidywało, by prawosławny był królem. To był cały haczyk i Aleksowi zajęło dwa lata. Zorientowanie się, że go Janka Zimierz w chuja zrobił. A <grym> jak się zorientował, że go zrobił w Bambuko, no to już było po ptokach, bo Szwedzi w zasadzie zostali wygonieni z Polski. Janka Zimierz odzyskał Władze prawie nad całym terytorium Rzeczpospolitej i go mógł smoknąć pod kolano. W ogóle o tym nie ma wspomnienia. Dlaczego? No bo no trochę by to zaburzyło, trochę by to zaburzyło ten obraz miękkiej faj Jana Kazimierza. Ale nie dodałoby to nam trochę otuchy? Jak to Polacy potrafili pokazać Moskwy, gdzie ich miejsce? I to takim... No mykiem, w zasadzie prymitywnym. Bo się na Kremlu nie doczytali, że, że, że prawosławny nie może być królem Polski. Nie, o tym nie było mowy. No to jest według mnie cenzura nakładana na samego siebie. Z jakiegoś nieznanego mi powodu. Nie chcę, broń Boże, nic sugerować. Po prostu wydaje mi się to dziwne. Że biografia Króla polskiego Jana II Kazimierza Wazy nie zawiera ani słowa o wojnie z Moskwą, ani słowa o Hadziczu, ani słowa o Rzeczpospolitej Troja Narodów, ani słowa o wykiwaniu Aleksa Cara. Dziwnym trahem, trafem nic z tego w tym odcinku nie ma. To jest po prostu haniebne. Jestem zawiedziony. I no, to nie jest fair w stosunku do Jana Kazimierza, To nie jest fair w stosunku do widzów, do Polaków, bo w zasadzie wycięliśmy znaczną część biografii króla i, i jest okej, okay, tak? Nikomu to nie przeszkadza. Na no później mam ludzi, którzy stwierdzają, że oni tak bardzo uwielbiają słuchać historii bez cenzury, bo. Ta historia tam jest w taki świetny sposób przedstawiana, bo pan Rewniak tak energicznie opowiada i skacze przed tą kamerą. Się obrazki zmieniają. I od czasu do czasu jest coś śmiesznego jakiś montaż filmowy. No i mamy jakość informacji, wiedzy zawartych w takich odcinkach, która jest, jak mówiłam na samym początku, w najlepszym wypadku średnia. No ale. To jest w porządku, prawda? Dobrze, że są też inni youtuberzy, którzy wypowiadają się na inne okresy historii, które znają lepiej, na przykład um, czołgi z II wojny światowej, które też z jakimś cudem historia cenzury potrafi spieprzyć, źle przedstawić, błędnie. To nie jest mój zakres zainteresowania, więc no, się nie wypowiadam, ale no... No tak niestety jest, że to są błędne informacje. Nie wiem, czy kiedyś mam wrócić się i mm, poprawić te ich odcinki w starożytnym Rzymie, bo kilka jest. Jest Neron Kaligula, jest Marek Aurelius, Juliusz Cezary. Co prawda, w Juliuszu Cezarze przesłuchałem, to oni tam podają takie ogólne informacje, że tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić, no bo to są takie ogólniki, że to jest prawda. Ale to jest taka prawda, która, no cóż ona wnosi do naszego życia? Nic. Juliusz Cezar był, żył, umarł i stworzył cesarstwo rzymskie. Cyk, to nie jest prawda. Na tym koniec. No i tak samo był Jan Kazimierz. No był, coś tam mu się udało. Większość mu się nie udało. Nie postawił się w szlachcie. A tu już był ostatni dzwonek. No i gitara. Nie, nie uważam, żebym się czepiał. Myślę, że to jest no, logiczne, sensowne z mojej strony, by pokazać, wytnąć błędy i pokazać, że Jan Kęzimierz no, był trochę inną postacią, niż jaką próbuje być przedstawiona w historii z cenzurą, bo ta cenzura jest. Jest, bo nikt mi nie wmówi, że jest inaczej. Nikt mi nie wmówi, że pan Drewniak... Że inni, z którymi współpracuję, nie pomyśleli, by przedłużyć odcinek o 2-3 minuty i dodać kilka słów o Moskwie, o kozakach, czy o innych rzeczach, o których wspomniałem, które by naprawdę poprawiły jakość odcinka. dwie 3 minuty. Już dużej różnicy by to nie zrobiło, naprawdę. Jest cenzura, nie wiem z jakiego powodu, ale jest. Zapraszam was do obejrzenia mojego rankingu Królów Polski. Tam oceniłem wszystkich, niż Jan Kazimierz dostał poziom średni. No bo w zasadzie na taki poziom zasługuje. Ale, no, zapraszam do oglądania, jeśli ktoś będzie miał ochotę. No i do dyskusji, jeśli się z tym nie zgadacie. Prawdopodobnie będzie dużo hejterów się pojawi, którzy no, będą bronić historii bez cenzury ślepo. Ja też byłem fanem historii bez cenzury Podczas ich początków, że tak powiem, podobali mi się. Do pewnego momentu zauważyłem, że po prostu kręcą i kręcą coraz bardziej. Mi się wydaje, co prawda, w komentarzach jest nadzieja, bo w komentarzach widziałem, że tam są jakieś no, ludzie, którzy sugerują panu Drawniakowi, redaktorom z historii bez cenzury, że źle interpretują wydarzenia historyczne. Także dobrze, że jednak prawda jest rozumiana i mówiona. I nie pozwólmy się okłamywać, nawet nie znając powodu, dlaczego jesteśmy okłamywani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i do usłyszenia już niedługo. Cześć. Trąbić wsiadanego!